Dopiero co zakończyły się wybory samorządowe, już ruszyła giełda nazwisk w wyborach do Europarlamentu. I choć to dopiero początek kampanii, to już nie brakuje niespodzianek. Przepychanki na lewicy doprowadziły do startu europosła Łukasza Kochuta z listy Koalicji Obywatelskiej. Nie wystartuje Jerzy Buzek, a śląską jedynkę dostał minister Borys Budka, Paweł Jędrusik. Wiadomo już, że w Europarlamencie nie zasiądzie Jerzy Buzek. Polityk, który od 20 lat zasiadał w europejskich ławach, przechodzi na emeryturę. Jedynką na Śląsku będzie minister aktywów państwowych Borys Budka. Wszystko zmieniło się w zeszłym tygodniu. Nie, straciliśmy dwóch europosłów ze Śląska. Po 20 latach zarówno Jan Olbryk, który wcześniej sygnalizował, jak i Jerzy Buzek z przyczyn osobistych, trochę zdrowotnych, nie zdecydował się na kandydowanie. Pan premier zaprosił mnie i zapytał, czy podejmę się tego wyzwania i oczywiście premierowi się nie odmawia. Zdaniem doktora Tomasza Słupika to nie do końca dobra decyzja ze strony Koalicji Obywatelskiej. Nie wygląda to dobrze. No, ktoś podejmuje zobowiązanie, prawda? Wybrany jest, tutaj dostał Borys Budka ponad 100 tysięcy głosów, znalazł się w parlamencie, znalazł się na ważnym stanowisku w Ministerstwie Aktywów Państwowych. No i po niecałych 5 miesiącach startuje z listy do Parlamentu Europejskiego. A to nie koniec niespodzianek. Dwójką na liście Koalicji Obywatelskiej będzie Mirosława Nykiel, a trójką Łukasz Kochut, który wcześniej kandydował z list Lewicy. W Lewicy trwa ciągle wojna pomiędzy tą częścią Lewicy, która jest w rządzie i która wspiera koalicję 15 października, a tą skrajną lewicą, która wszystko krytykuje i tak naprawdę jest w opozycji do koalicji 15 października. Ja po tych 5 latach chciałbym się zweryfikować wyborczo. Wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca.